temat dotyczy dźwięków dziwnych, które były wydawane, jak jechałem samochodem, w zasadzie przy pionowym jakimś takim uderzeniu w dziurę. Głuche takie stuki były. Wymieniłem sporo rzeczy, myśląc, że to, między innymi poduszki zawieszenia przedniego, tutaj te gumy na stabilizatorze, przepraszam, tu widać rozcięcie, te wahacze były może tam delikatnie zużyte, ale to nie było na tyle, żeby właśnie niwelować te głuche odgłosy. I co się okazało, była uszkodzona poduszka amortyzatora górna, to jest ta część, to jest przykręcone na górze na amortyzator w ten sposób. W zasadzie niedostępny temat jako podróbka, tylko i wyłącznie oryginał wchodzi w rachubę. Koszty w serwisie około 320 zł. Takie coś. A to się zrywa od tego, jak, za przeproszeniem, debilizm dorwie się do samochodu. W pomocnych dziurach dosyć szybka, agresywna jazda. W środku jest guma, która najzwyczajniej jest w stanie się zerwać. Poprzednia poduszka, ale to już jest moje trochę dzieło, bo nie byłem w stanie tego rozkręcić w środku. W środku ta poduszka mniej więcej wygląda tak. To jest stara. To jest tutaj ogólnie. To już mówię, to jest moje dzieło ucięte, ponieważ bardzo ciężko jest to odkręcić, bo aluminium strasznie się zapieka. A nie ma jakiegoś podejścia na klucz, tylko klucz francuski i... No jest problem, ogólnie rzecz biorąc jest problem, nie ukrywam, że jeden amortyzator w ten sposób, bo z drugiej strony jak wymieniałem to uszkodziłem. To już są efekty mojej ostrożnej pracy i tutaj się udało odkręcić. Także jeżeli mogę podpowiedzieć, to ogólnie rzecz biorąc, jakby to nie szło, odkręcenie tej poduszki, to trzeba zrobić tak, że ją delikatnie rozpołowić, rozdzielić na pół. Mniej więcej tak to wygląda po złożeniu, jak już zresztą pokazywałem na nowej. W ten sposób, jak tutaj rozetniemy na... No oczywiście to wszystko na amortyzatorze, tylko to pokazuję już osobno. Rozetniemy na pół, ta część zejdzie, zostanie ta część, później pozbywamy się tego metalowego, że tak powiem, kaptura. Zostaje nam ta guma, o taka forma zostaje przykręcona, mniej więcej. Tak jak teraz widać, to jest przykręcone na tą śrubę. I w połowie tego grzybka, można powiedzieć, to... Ta końcówka śruby ma około, powiedzmy... Mógłbym to dokładnie zmierzyć, ale myślę, że 2 cm z jakimś tam marginesem. To tak jak troszeczkę dalej zaczniemy to ciąć w okolicach 3 cm, to pojawi nam się, chcąc nie chcąc, na wylot dziura i już będziemy widzieć gwint, który jest zapieczony. Tak jak tutaj widać, bo tak w przeciwnym wypadku nie ma żadnej możliwości nawet popieszczenia tego gwintu jakimś, nie wiem, smarem, płynem czy czymkolwiek, żeby to zechciało puścić. I jest naprawdę duży, duży problem przy aluminium. No, także jak ja to rozpołowiłem, to było nakręcone, to tutaj miałem dostęp, no i wiadomo, nafta to jest podstawa. Miałem też taki środek zamrażający, który tam chwilowo powodował to, że tutaj temperatura się obniżyła na tym aluminium. Delikatnie, delikatnie, bardzo delikatnie, no udało mi się to rozkręcić, ale mówię, kłopot był dosyć duży, nie? Także tak to w efekcie końcowym wygląda, że to musiałem rozciąć i mówię. A z tamtej strony nie ukrywam, że no ten czpień... Początkowo wygiąłem, a docelowo go ułamałem. Poradziłem sobie z naprawą tego, bo zreanimowałem to wprawdzie, no ale problem był. Z tej strony udało się bezkolizyjnie, że tak powiem, to rozkręcić. No i teraz nowa poduszka wygląda w ten sposób, tak jak pokazywałem. Mniej więcej, jeżeli chodzi o poduszkę, a śruba, to proszę zobaczyć, na jaką głębokość. No tak wezmę, na jaką głębokość wchodzi ta śruba do tej poduszki. I mówię, w środku to jest amortyzacja gumowa pomiędzy tą śrubą, która jest przykręcana do nadwozia, a tą, która jest do amortyzatora. Jak naprawdę agresywnie będziemy jeździć, no mocno agresywnie, nie ukrywam, po jakichś dziurach, dołach, po wybojach, to jest możliwe dosłownie zerwanie tej poduszki i wtedy jak ona jest zerwana, nawet nie musi być wyrwana całkowicie, tylko wystarczy, że będzie zerwana przy 2 tonach ponad wagi, jak ten samochód, akurat ja mam 600 waży, to nie ma najmniejszego problemu, żeby zaczęło dobijać, po prostu żeby to stukało. No. Jedną stronę już wymieniłem i zdecydowanie przestało już być słyszany stuk, jeszcze tam delikatnie, tak jakby po prostu ta strona również była naderwana, dlatego zdecydowałem się na wymianę z 2 stron tej poduszki.
I tak to wygląda. Dziękuję za uwagę.